ja chcę coś dopowiedzieć, prawda? Bo zapoznałem się dość dobrze z tym wszystkim. To nie jest tak do końca, żeby nikt nie zrozumiał tego źle, że obowiązki gminy spadają na wieś. Poniekąd tak. To jest prawda. Jeśli chcemy coś zrobić, to spada na nas. To, żeby ludzie nie odzwierciedlali tego, że w sposób ten, że na przykład, nie wiem, wypadły drzwi, spadła zakupka, idą do pana, to on powie, nie, macie fundusz. Dalej, w ustawie jest wyraźnie powiedziane po prostu, że to dalej nie odnośnie gminy, jak się pisa, prawda? Czy jako to, żeby ludzie też o tym wiedzieli. I to nie jest do końca tłumaczenie takie po prostu, żeby, nas, żeby każdy to zrozumiał, że to może sądzić podjąć decyzję. Sądzić decyzji sami nie może podjąć. Musi być te 15 osób minimum, które zadecyduje. I to nie może być tak, że my będziemy tu dyskutować, na przykład, że to my zadecydujemy. Nie, bo to musi zadecydować tam, że jakieś grono ludzi weszli, które się za tym opowie, czy są fundusze, nie chcą tym dyskutować. Bo my na początku się tylko wszystkie takie strasznie ogólnikowo powiedziane, że my zadecydujemy, a my o tym nie zadecydujemy. I rzeczą następną jest w przypadku, tak jak na przykład pan tam mówi, przekrywałeś, trzeba powiedzieć również, że to nie jest żaden obowiązek, jeśli nawet gmina przyjmie fundusz sołecki, to nie jest obowiązkiem wsi uczestniczenie w tym funduszu sołeckim. No, bo to część nas może w tym uczestniczyć, kto by chciał się zdecydował, część nie może. To nie jest tak do końca. Tu każdy musi sobie tam to jakoś rozważyć, czy decyduje się na to, czy nie. To kwoty być może jest nieduże, jak się to mówi daje, ale być może te kwoty w jakimś stopniu zrobił ktośkolwiek, to później gra, prawda? Jeszcze powiem jedną rzecz. Kontaktowałem się z takim panem, z panem Karolem Mojkowskim, który tam pracuje w departamencie przemysłuja, w Fundusze Sołeckie. Z ciekawości pytałem, czy ten pan był w stanie na przykład wytłumaczyć tak dosłownie względnie, jakie jest pozyskiwanie środków, tak jak najbardziej. I tylko zdaję sobie sprawę z tego, że ja go nie mogę zaprosić na konwent tego człowieka, bo to leci nie tak. Więc może warto by było skonsultować się z takimi ludźmi, którzy prowadzą to, żeby dość głębi dla nas politycznych tłumaczyli, jak wygląda fundusz sołecki i jak te środki zadysponować. Bo to też jest tam ściągnięte, ten fundusz sołecki to jest ściągnięty pod ten kapitał ludzki. Środki można pozyskiwać również, bo tam jest wartością pracowanej przez tego pana, to jest tam dla departamentu NGA robione, tam jest pokazane, stąd można jeszcze alternatywnie ciągnąć środki. Jeśli się tam urząd wojewódzki na przykład, no całe, tam również mają jakieś pieniądze na tego typu rzeczy. Jeśli komuś na przykład, tak jak pani mówi, prawda, że tam w jednym roku robi sobie projekt na wiatr, oczywiście, że tam jest dalej. To również może wystąpić na przykład tam do Urzędu Marszałkowskiego o... Tak jak tu pani z lasów mówiła. Na drzewo. Występujemy tam, że o wsparcie inicjatywy takiej, że chcemy tam, nie wiem, postawić powierzchnię sobie wiatrę, czy co. Nic nie tracimy, to jest tylko w gestii tej, czy my o to wystąpimy, czy nie. Tyle mam do powiedzenia. To znaczy ja postaram się, na ile moja wiedza pozwala odpowiedzieć. Po pierwsze, zgodnie tak, przecież tu było powiedziane, kto chce, to będzie uczestniczył. Tutaj nie mają uczestniczy. To po pierwsze. Po drugie, pan mówi, że to wy nie zdecydujecie. No wy macie wiadomości, wy jesteście po to wybrani, w konsekwencji to wy podejmiecie, bo jak wy przekażecie i tak dalej, to podejrzewam, że Rada Sołecka czy mieszkańcy o tym zdecydują. Także w konsekwencji to wy, to waszymi ustami, wy przyjdziecie i powiecie, że tak i tak dalej. O tym mówimy, żeby to była natomiast jeśli chodzi o ogląd, integracja, własna inicjatywa i tak dalej. Ja bardzo proszę, tak na spokojnie, przeanalizować, jak to było, czy były pieniądze jakie przekazywane, czy były jakieś problemy z przekazywaniem, uzyskiwaniem i tak dalej. To też gmina o pewne rzeczy nie ucieka, tylko fundusz sołecki, pewne zadania, ale niestety spadają na państwa. I teraz, jeśli fundusz sołecki jest 7 tysięcy, a chcemy budować świetlicę, to proszę sobie policzyć, ile lat trzeba wkładać, żeby taką inwestycję przeprowadzić. Także że musicie wiedzieć, po to, żeby też nie było takiej iluzji, no, autonomia i tak dalej. Ja już w tej chwili jakby tak troszeczkę nie powinienem tego mówić, bo państwo, ale musicie mieć pełną świadomość, jakie są zadania. Droga, świetlica, utrzymanie i tak dalej. Także to z tego funduszu. To nie jest tak, że państwo będziecie sobie, nie wiem, co robili, że za te siedem wykorzystacie, ale pozostałe będziecie pisać wnioski i górny świecie dodatkowo wam dane. To nie jest tak.
Albo, albo. To jest budżet gminy, to nie jest jakby wam zapisano, że do wykorzystania, jeśli nie, no to zostaje to w budżecie. I nie przechodzi na następny. Ale proszę bardzo. To są pieniądze gminy. Panie burmistrzu, mam takie pytanie. To na przykład, czy wszystkie obowiązki gminy, jak na przykład byśmy obecnie występuje o budowę drogi, czy tam coś, to jest nierealne, że z tego funduszu wszystko ma się pokryć tą niewielką sumą, przecież wiadomo, to są budowa drogi, to jest inwestycja gminy, a nie sołectwa. To jest na dany sołectwie. No ja rozumiem, ale to uważam, że takie sołectwo, taki, bo to są nie wszystkie pieniądze. Oczywiście zgadzam się, wyposażenie świetlicy, ten system jest zawsze, ale budowa świetlicy, no to chyba pan burmistrz zostawił w tym wypadku. Ja nie myślę, żeby budowa świetlicy należała do sołectwa i sołectwo z tego funduszu, jak 50% będzie odkładać, żeby pobudować świetlicę. I każdego roku kupię parę cegieł, żeby tam z jakimś roku starczyła. To jest chyba niepewny. Nie jest tak chyba do końca. Ja rozumiem, że pewne sprawy, my możemy swoją inicjatywę, że chcemy sobie plac dla was jakąś nową postawić, jakąś ustawkę czy coś takiego, czy tam zorganizować jakieś dożynki, ale no nie wszystko chyba. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę Państwa. Ja jeszcze chciałam zapytać, jeżeli się poddały proces podejmie decyzję na przykład z tyłu uczestniczy i czy jest droga odwrotu na następnym kolejnym roku? Można się wykonać? Szanowni Państwo, my tak, jesteśmy tutaj na miejscu, to gdzie jest Warszawa, analizujemy, że to jest dobry pomysł, fajnie. Po pewnych działaniach uznajemy wspólnie, że jest zły pomysł, to jest uchwała w drugą stronę. Także tutaj nie ma wniosku na następny rok i tyle. To po prostu, żeby Państwo ułatwili, ja bardzo proszę, żebyśmy tak odbierali ten punkt, bo widzę, że to jest bariera, bo niektórzy tutaj próbują wypowiedzieć. Szukamy najlepszego rozwiązania. Jeśli Państwo zdecydują, proszę bardzo.